Biegałam codziennie przez 30 dni i stało się to. Trzeci dzień lipca, przez 30 dni, dzień w dzień, będę biegać. I cel jest dość prosty, bo musi to być minimum 5 km. Nienawidziłam biegać. Serio, sama perspektywa wyjścia i biegania przed siebie dla samego faktu, a nie za piłką na boisku, wydawała mi się głupia. No cóż, przynajmniej taka była wymówka, bo prawda była trochę inna. Nie lubiłam biegać, bo byłam w tym słaba. O ile podczas meczu mogłam grać w kosza przez 40 minut na pełnych obrotach, tak przebiegnięcie jednym tempem kilku kilometrów było katorgą. Słyszałam często, że bieganie daje wiele korzyści, łatwiej utrzymać formę, można więcej zjeść, nogi się fajnie zarysują, serducho będzie mocniejsze, a także no można oczyścić głowę ze zbędnego szumu. Postanowiłam sobie więc, że takie marne bieganie ze mną nie wygra. Szukałam metody na to, jak wytrwać w swoich postanowieniach i zbudować silny nawyk na lata i wtedy poznałam historię amerykańskiego sukcesu. Pewien Amerykanin miał problem z nadmierną masą ciała i zapisał się na siłownię, aby popracować nad formą. Problem był tylko taki, że nie był regularny i przez to nie miał efektów, a kasa za karnet dla ciała. Postanowił więc zacząć od wyrobienia nawyku, którego mu brakowało. Chodził 5 razy w tygodniu na siłownię, przebierał się, wchodził na bieżnię, spacerował 10 minut, przebierał się i wracał do domu. Tyle. Robił to do momentu, aż stało się to jego rutyną, a samo wyjście z rana na siłkę było stałym elementem dnia. Następnie wprowadził plan treningowy i samo chodzenie stało się pełnoprawnym treningiem. Zastosowałam tę samą metodę i postanowiłam, że 4 razy w tygodniu będę biegać. Tyle, ile mi się uda, ale będę biegać. Nie skupiałam się na czasie czy ilości kilometrów. Efekt jest taki, że od prawie 2 lat regularnie biegam. Przebiegłam półmaraton, a w lipcu tego roku postanowiłam zarazić innych do regularnej aktywności i podjęłam się 30-dniowego challenge'u biegowego. Dodatkowo akurat wtedy byłam na redukcji, więc bieganie wydawało się idealną metodą na zwiększenie ilości spalonych kalorii i podbicie aktywności w ciągu dnia. Tak moja sylwetka prezentowała się pierwszego dnia. Tak to wygląda na luzie, bez napinki. Tutaj już akurat jestem po około 6-7 tygodniach redukcji, więc już troszkę tego fatu zeszło i tak sobie biegałam dzień po dniu, mając oczywiście lepsze i gorsze chwile. Bywało naprawdę ciężko, bo regeneracja nie była na odpowiednim poziomie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że byłam na redukcji, a oprócz biegania sporo jeździłam na rowerze i też trenowałam siłowo około 3-4 razy w tygodniu, no to ta regeneracja dostawała mocno po dupsku. No nie, dzisiaj to mi się nie chce. Totalnie mi się dzisiaj nie chce, a jest dopiero drugi dzień, także bardzo dobry prognostyk na resztę tego challenge'u biegowego. Najgorszy był tak naprawdę pierwszy tydzień, bo musiałam się przyzwyczaić do tego, że codziennie muszę pobiegać. I tutaj było bardziej takie to wymagające pod kątem psychicznym niż fizycznym. Natomiast początek ostatniego tygodnia również nie należał do łatwych, ale tutaj trochę te proporcje się odwróciły, bo psychicznie dawałam radę, ale fizycznie już było naprawdę ciężko. Czułam ogromne zmęczenie każdego dnia, no i właśnie dodatkowo po treningu dołu regenerowałam się prawie tydzień, więc przez tydzień biegałam z zakwasami na nogach. Jednak siła mediów społecznościowych jest wielka, bo wiedziałam, że choćby skały srały, muszę doprowadzić ten challenge do końca. Chcę się do czegoś przyznać. Po pierwszych 7 mocnych tygodniach redukcji przyszedł kryzys. Przestałam być dokładna, częściej pozwalałam sobie na przekąski, a aktywność nie była na zadowalającym mnie poziomie. Dlatego zaczynam ten challenge, aby zmotywować się i wrócić na właściwe tory. Zobaczymy, jak zmieni się moja sylwetka i co wniesie taki challenge do mojej redukcji. Duma nie pozwoli mi zrezygnować, kiedy powiedziałam o tym na swoim Insta, nie? Jak i dałabym ten przykład innym, że kiedy pojawia się przeszkoda, odpuszczamy? No zupełnie to nie jest moja misja, to nie jest moja filozofia. Kiedy pojawiają się przeszkody, to staramy się znaleźć rozwiązanie i po prostu cisnąć dalej. Kiedy zdarzy nam się potknąć i upaść, to po prostu stajemy i idziemy dalej. Dalej swoją drogą do swojego wymarzonego celu. No i właśnie, ten challenge pokazał mi, że największe limity są w naszej głowie. Jeśli czegoś naprawdę chcemy, mamy plan i będziemy konsekwentni, to osiągniemy swoje cele. Tak więc biegałam dzień po dniu. I łącznie przebiegłam ponad 155 km. Zajęło mi to 16 godzin i 32 minuty. Spaliłam łącznie 8431 kalorii. Tak więc prezentowała się sylwetka w ostatnim dniu challenge'u.
Jednak nie tylko o sylwetkę tu chodziło. Codzienne bieganie, choć nie jest zalecane przez trenerów biegania, może u wielu wyrobić dobry nawyk, jeśli mają problem z regularnością. Myśl z zasady show up, o której wspominałam na początku filmu, nawet bieganie 1 kilometra, ale każdego dnia może dać niezłą nawykową bazę do późniejszego wdrożenia planu. Zauważyłam, że u wielu osób problemem nie są chęci, tylko brak wyrobionych nawyków, które powodują, że najmniejsza przeszkoda staje się dobrą wymówką do niekontynuowania swoich starań i założeń. Mamy to. 30 dni biegania codziennie za mną. W sensie nie wiem nawet, kiedy to minęło. Bardzo się cieszę, że już to minęło, bo o ile naprawdę fajnie się biegało i dało mi to duży fun, duże takie poczucie mocy, siły, że jak sobie coś postanowię, to jestem w stanie to zrealizować i to jest takie budujące. Natomiast było ciężko z tego względu, że po prostu przez cały ten okres jestem na redukcji i ostatni tydzień był już po prostu bardzo, bardzo męczący. Dlatego też, że przesadziłam z treningiem dołu. W poniedziałek zrobiłam bardzo ciężki trening nóg i efekt jest taki, że mamy czwartek, a ja mam dalej domsy, czyli potocznie mówiąc zakwasy. Jest to ciężkie wyzwanie, nawet jeżeli to są 5-kilometrowe przebieżki, bo nieważne, czy jest pogoda, czy się dobrze czujesz, czy masz energię, w momencie, w którym robisz taki challenge, jesteś poniekąd zobowiązany, czy zobowiązana do tego, żeby pomimo wszystkich przeciwności wyjść i zrobić swoje. No i właśnie, celem tego challenge'u było po prostu to, żeby zmotywować Was do codziennej aktywności. Tak jak mówiłam na Instagramie, to nie musiało być, nie wiem, codzienne bieganie 5 kilometrów, tak jak ja to robiłam. To mógł być codzienny spacer, jakiś 20-minutowy chociaż rozruch. To mógł być codzienny rower, cokolwiek, co sprawia Ci radość. Rolki, taniec, ćwiczenia jakieś takie dywanowe z YouTube'em i tak dalej. Po prostu chodziło o to, żeby zaszczepić taką chęć do aktywności fizycznej. 30 minut każdego dnia i to już nam daje taką naprawdę bardzo fajną ilość, która pozwoli nam cieszyć się zdrowiem, ale też i pozwoli troszkę lepiej zadbać o tą sylwetkę, no bo jeżeli my się więcej ruszamy, no to wiadomo, że więcej spalamy i nawet bez jakichś drastycznych zmian w diecie, możemy sobie fajnie tutaj pomóc z tym osiąganiem celów sylwetkowych i zdrowotnych. Także ogólnie to polecam. Polecam sobie siebie przetestować, polecam dać sobie jakieś wyzwanie, jakiś challenge, wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu, bo to nas buduje nie tylko jako, jakby nie buduje nas tylko pod kątem właśnie tym zdrowotnym czy sportowym, ale też i no to wpływa na charakter, a mocny charakter będzie dawać Ci korzyści na każdym etapie Twojego życia. Także zamykamy projekt 30 dni codziennego biegania challenge.